YouTube is over, czyli o co chodzi w tym całym zamieszaniu i jaka z tego płynie lekcja? Tego dowiesz się w nowym Dawid Bagiński Show. Jak wiesz, ostatnio w internecie zawrzało, szczególnie na YouTubie, po tym jak YouTube zmienił zasady wyświetlania reklam. Dlaczego? Dlatego że dla wielu biznesów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na świecie, w Europie oznacza to znaczący spadek dochodów, często nawet o 90% bądź więcej. Wyobraź to sobie, osoby, które robiły setki tysięcy dolarów albo funtów na wyświetleniach z reklam, okazuje się, że nagle mogą to wszystko stracić. Również Niektórzy popularni youtuberzy w Polsce mogą odczuć to na swojej skórze. Chociaż stawki w Polsce za reklamy nie są tak duże jak za granicą, to wciąż mamy niektóre kanały, które głównie opierały swoje źródło dochodu właśnie o wyświetlanie reklam, o reklamy, które wyświetlają się przed filmami, przed nagraniami na YouTubie i budowaniu szerokich społeczności. Dzisiaj po paru latach działania YouTube'a może okazać się, że zmiany, które wprowadzili, nagle spowodują, że te wiele lat pracy Pójdzie gdzie? No właśnie, do kosza. Hmm, ale czy tak nie dzieje się w zasadzie co parę lat w różnych biznesach? Zobacz, ja osobiście nie rozumiem tego całego stękania i narzekania, że YouTube zmienił zasady. Taka jest prawda, że w różnych biznesach, i płynie z tego bardzo mocna lekcja biznesowa, takie rzeczy dzieją się w zasadzie co kilka lat. Co 4-5 lat jakaś firma wprowadza bardzo wielkie zmiany odnośnie algorytmów. I potem ludzie, którzy korzystają z danej platformy do zarabiania pieniędzy, z stękają. Ale czy tak nie jest wszędzie? Jeżeli opierasz swój biznes o jedno źródło dochodu, o jeden kanał dochodu, to biznesowo nazywa się to zwykłą głupotą. Ponieważ w biznesie każdy doświadczony przedsiębiorca wie o tym, że w pewnym momencie ta dana firma, z której pozyskujesz klientów, w której zarabiasz pieniądze, prędzej czy później wprowadzi jakieś zmiany i wszystko to szlak trafi. Bardzo dużo inwestowałeś w SEO i pozycjonowanie. Pisałeś dużo artykułów, zatrudniałeś firmy pozycjonerskie. Chciałeś, żeby twoja strona w Google była na jak najwyższych miejscach. To potem okazało się, że po paru latach Google wprowadził coś takiego jak Pingwina i sandbox, czyli taką piaskownicę, gdzie wyrzuca strony po prostu z Google. A. I okazało się, że yy, kiedyś artykuły i SEO były fajne, a potem okazało się, że jest to FE. I wiele lat pracy biznesów poszło do kosza. Jak myślisz, co się stało z biznesami, które tylko i wyłącznie opierały yy, przypływ nowych klientów i swój dochód o to źródło? Większość z nich miało duże tarapaty, niektóre już się z tych tarapatów nie podniosły. Kiedyś też na przykład w AdWordsach było tak, że reklama w AdWords była z tym Eldorado. Przechodziło wszystko. Mógłeś puszczać ruch, zbierać maile, budować wielomilionowe biznesy, i nagle po latach Google coś powiedział, AdWords coś zmienił i powiedział, już nie możecie wysyłać ludzi. Z reklam na strony do zbierania maili. I co się okazało? Wszystkie lata pracy i biznesy, które opierały się tylko i wyłącznie na AdWordsach miały bardzo duży problem. Potem mieliśmy Facebooka, gdzie reklama była tym Eldorado. Facebook nie miał zasad. To były lata 2008, 2010, 2012. YouTube nie miał zasad. Przychodziło wszystko. I biznesy rosły. Mogłeś tak dużo klientów ciągnąć, ile tylko chciałeś. Ale potem przyszedł Facebook i powiedział: No to my wprowadzamy zasady, i okazało się, że reklama na Facebooku już nie jest taka łatwa jak kiedyś. Fakt: na Facebooku wciąż reklama jest prosta, ale nie tak łatwa jak kiedyś, i gwarantuję Ci, że w ciągu dwóch, trzech lat będzie tylko trudniej. Dzisiaj mamy YouTube'a, który był istnym Eldorado, zarabiać można było na tym, ale nagle wprowadziły, wprowadził YouTube zasady i bach, wiele biznesów traci główne źródło dochodu. Zobacz, to nie jest nowa historia. Ta historia jest stara jak świat. I jednego, co możesz być pewny, to to, że te platformy, jeżeli z nich korzystasz, wiecznie będą wprowadzały kolejne restrykcje, bo to, na czym im zależy, to klient korporacyjny, który zostawia jak najwięcej pieniędzy. Co z tego, że Ty zostawisz 10 tysięcy w AdWordsach albo w Facebooku, jak w tym samym czasie ktoś zostawi 5 milionów? Co z tego, że Ty budujesz kanał na YouTubie i masz 200 tysięcy fanów, jak w tym samym czasie ktoś będzie miał inny 5 milionów i tam będą chcieli się reklamodawcy. Tak patrzą wielkie korporacje, więc jest dużo krzyku o historię starą jak światu, historię, która non-stop się powtarza. I teraz zobacz, wielu YouTuberów, którzy tylko i wyłącznie opierali swój biznes o te źródło dochodu, dzisiaj ma problemy. Ale są też YouTuberzy, którzy zarabiają na koszulkach, zarabiają na tym, że promują potem różne imprezy, że występują gościnnie w jakichś miejscach, ściągając swoich fanów, na przykład do centrów handlowych, czy galerii, czy różnych wystaw. I ci ludzie, którzy zarabiają nie tylko z reklam, ale mają dodatkowe źródła dochodu, mają się dzisiaj dobrze, nie będą płakali, no bo głównie ich to interesuje i będą sobie przeklinać w filmach, nawet jak w tych filmach nie będzie potem reklam. To jest mądre podejście biznesowe. Czyli jeżeli ty dzisiaj opierasz swój biznes tylko i wyłącznie o jedno źródło dochodu, o jedną platformę, z której zarabiasz. Ponad 80% swoich pieniędzy, to jesteś w dużych tarapatach. Mało tego, nawet jak prowadzisz biznes i opierasz swój biznes tylko jeden rynek, tylko jeden produkt, to jesteś w dużych tarapatach. W Polsce była to branża wiatrowa. W Polsce za rządów PO budowano wiatraków na potęgę. Kasa z Europy płynęła strumieniami, firmy rosły, zarabiały ogromne pieniądze. Przyszedł PiS, podpisał jeden dekret. Nie można wiatraków stawiać w odległości. Większe niż tam 50 czy, 100, czy 500 metrów od zabudów, i nagle okazało się, że nigdzie w Polsce nie można budować wiatraków poprzez zmianę jednego przepisu. Co się dzieje z, z branżą wiatrową i firmami, które opierały swój biznes o branżę wiatrową? Bankrutują dzisiaj, ponieważ trudno jest im znaleźć nowe źródło dochodu, a jeżeli przychodzą do innych branż, to mają bardzo trudne czasy. Więc widzisz, te rzeczy dzieją się nie tylko w internecie, te rzeczy dzieją się po prostu w życiu. I jedno, co możesz być pewny, to to, że zmiana w Twoim biznesie będzie działać nieustannie. Ktoś nieustannie będzie wprowadzał nowe zasady, ktoś nieustannie będzie coś Ci utrudniał, więc nie opieraj swojego biznesu o jedno źródło dochodu. Nie jest to mądre. I YouTube is over party pokazuje po prostu kolejny dowód na to. I te osoby, które krzyczą, to osoby, które ewidentnie były zbyt leniwe, żeby szukać kolejnych źródeł dochodu, wierzyły, że to będzie trwało wiecznie, a nic w życiu nie trwa wiecznie i były po prostu. Za mało ogarnięte biznesowo, żeby rozumieć tą lekcję, którą się teraz z tobą dzielę. Zauważ, że wszystkie te platformy, z których korzystasz Google, YouTube, Facebook, AdWords, yy, czy, czy inne firmy, inne platformy, mają zazwyczaj wiele źródeł dochodu. Zobacz, Google ma yy, reklamy AdWordsa, ma sklep Playa, ma swojego YouTube'a, ma wiele innych produktów i narzędzi oraz biznesu stacjonarnych, które dają dochód. Czyli oni ciągną dochód z wielu źródeł. Dzięki temu ta firma stoi stabilnie na nogach. Popatrzmy na Facebooka. Facebook ma reklamy na Facebooku. Facebook ma swoje aplikacje, które sprzedaje za pomocą Facebooka. Jest cały Facebook Developers. Facebook ma tak naprawdę drugiego Google'a. Facebook stara się stać drugim Google'em ma swoją wyszukiwarkę, gdzie ściąga biznesy i chce, żeby jak najwięcej biznesów było w Google, żeby tam wiecznie byli użytkownicy. Facebook ma Teraz wprowadził sklepy facebookowe, które można na fanpageach robić. Facebook ma przede wszystkim Big Data, ma ogromną ilość danych, na których zarabia, które udostępnia korporacjom i innym firmom. I nie sądzę, żeby robił to za darmo. Więc jak widzisz, stabilny biznes to biznes, który ma wiele źródeł dochodu. Zobacz, że Apple już tylko to nie jest firma, która tylko produkuje komputery, to jest cała gadżeciarnia w tym momencie. To jest, są sklepy internetowe, to są aplikacje. Popatrz na duże firmy, które odniosły sukces. One mają wiele źródeł dochodu. Niestety, osoby, które zaczynają w biznesie, zazwyczaj mają jedno źródło dochodu, a potem YouTube is over party. A, Aneta, czekaj, zanim zaczniemy, to mam jeszcze taki prezent. Patrz co kupiłem. Każde profesjonalne studio firmowe musi mieć coś takiego. I zobacz, jak, jak robisz tak, to od razu lepsze odcineczki będą. Gwarantuję ci to, że będą takie odcineczki wychodzić jak nigdy. Nie możesz wybierać wszystkiego, bo ludzie, którzy chcą chwytać się wszystkiego, nic im nie wychodzi. Musisz to sobie uzmysłowić. Ja mam ograniczony czas w swoim życiu. To wybieram klientów. Z tymi gadam, z tymi nie gadam.